Wiele pytań jest, w jaki sposób osiągnęliśmy tak wysoką moc z jednostki 6,7 litra. Przekładnia bezstopniowa Autokoma. Ciągnik pracując na maksymalnej mocy nie ma strat. Mamy jeszcze możliwość opuszczenia przedniej osi. Kolor tego traktora nieco się różni od takich standardowych New Hollandów. Mamy wersję Blue Power. Jest tutaj system Keyless Go. Jest to jedna z najcichszych kabin na rynku. Przekładnia charakteryzuje się dużą elastycznością i mnogością zastosowań. Cześć, ja nazywam się Paweł Kwieciński i w dniu dzisiejszym opowiem Wam o naszym największym ciągniku serii T7 HD. Dokładnie mowa o modelu T7 340 Heavy Duty PLM Intelligence. Na początek zaczniemy od silnika. Silnik sześciocylindrowy NEF o pojemności 6,7 litra, bardzo dobrze znany, jeśli chodzi o maszyny ze stajni New Holland. Moc nominalna tego silnika to 340 konie mechaniczne. Moment maksymalny 1398 Nm. Moment maksymalny jest już uzyskiwany przy 1400 obrotach na minutę. Wiele pytań jest, w jaki sposób osiągnęliśmy tak wysoką moc z jednostki 6,7 litra. Już Państwu opowiadam. Przede wszystkim wzmocniliśmy głowicę cylindrów. Wzmocnione zostały również tłoki, przez co zastosowaliśmy wyższe ciśnienie spalania. Co za tym idzie? Podniosła się temperatura. Ale żeby ta temperatura była optymalna podczas pracy, zwiększyliśmy układ chłodzenia, jak i poprawiliśmy jego efektywność. Za tą efektywność odpowiada mocniejszy wentylator, który bardziej wydajnie kieruje powietrze, żeby chłodzić nam cały układ chłodzenia. Przejdziemy na środek traktora, gdzie jest zamontowana przekładnia, jaka napędza koła tego modelu. Przekładnia, która została użyta w ciągniku T7 340 HD, to przekładnia bezstopniowa Autokomand. Przede wszystkim ta przekładnia charakteryzuje się tym, że jest taką hybrydą, połączeniem dwusprzęgłowej przekładni mechanicznej z przekładnią hydrostatyczną. Co nam to daje? Daje nam to, że mogliśmy zastosować cztery zakresy mechaniczne, gdzie ciągnik pracując na maksymalnej mocy nie ma strat powodowanych przez hydrostat. Te prędkości, które są na wysokich obrotach silnika, są przekładane przez te zakresy mechaniczne na przekładni. Przekładnia charakteryzuje się również bardzo dużą elastycznością i mnogością zastosowań. Jej prędkość minimalna to 30 metrów na godzinę. Możemy ustawić taką niską prędkość, a pracować na bardzo wysokich obrotach. Sprawdza się to na przykład przy pracy z mulcherem. Jeśli chodzi o pracę przy wyższych prędkościach, załóżmy przy transporcie, przekładnia jest bardzo ekonomiczna, jeśli chodzi o obroty silnika. Przy prędkości 40 km na godzinę obroty silnika wynoszą 1300 obrotów na minutę. Przykładowo 50 km jest uzyskiwane przy 1600 obrotach na minutę. Dodatkowo operator na wyświetlaczu może sobie ustawić trzy prędkości, w których będzie się poruszał do przodu, jak i do tyłu. Bardzo prosty sposób, można przechodzić pomiędzy tymi prędkościami i w zasadzie jednym przyciskiem możemy osiągać daną prędkość na zasadzie tempomatu. Również przekładnia Autokomand pozwala nam na sterowanie przepustnicą za pomocą dźwigni Command Grip. Bardzo dobre rozwiązanie, nie musimy korzystać zawsze z prawej nogi, ta noga nam może odpocząć. Możemy przyspieszać i zwalniać za pośrednictwem tej dźwigni. Idąc dalej, po przekładni mamy osie. I przednia oś i tylna jest napędzana w tym traktorze. Przednia oś klasy 475. Przede wszystkim jest to przednia oś amortyzowana. I tutaj amortyzację możemy sobie ustawić aż w trzech poziomach czułości. Tak jak wspominałem, klasa 475 daje nam 7,5 tony nacisku na oś. Tylna oś o dopuszczalnym nacisku 12 ton. Dzięki takiemu naciskowi mogliśmy zastosować opony o wysokości 2,15 metra. Co jest jeszcze ciekawe, oś belkowa, czyli
Dzięki tej osi możemy sobie ustawić rozstaw kół. Zastosowanie tak mocnych osi HD pozwoliło nam zastosować w traktorze przedni tuz o udźwigu ponad 6 ton. Dodatkowo przedni tuz posiada bardzo fajną opcję, gdzie przy opuszczaniu go na najniższą wysokość mamy jeszcze możliwość opuszczenia przedniej osi, czyli ciągnik jak gdyby kłania się nam i końcówki tuza prawie dotykają podłoża. Umożliwia nam to w bardzo prosty sposób, na przykład podpięcie balastu bez konieczności kładzenia go, załóżmy, na palecie. Tylny podnośnik cechuje się udźwigiem wynoszącym ponad 11 ton, dokładnie jest to 11 058 kg. W przypadku tego modelu mamy zastosowane haki kategorii trzeciej. Jak widać, stabilizatory są automatyczne, po środku cięgło jest hydrauliczne. Ważne jest to, że w przypadku obu tych elementów możemy sterować nimi z poziomu podłoża, nie musimy siedzieć na pozycji operatora. Mamy tutaj sterowanie tylnym podnośnikiem, jedną sekcją hydrauliki. Akurat tutaj w tym przypadku hydraulika odpowiada nam za hydrauliczne cięgło. Ustawienie obrotów silnika, awaryjne zatrzymanie oraz start wałka WOM. Co jest ważne, z jednej i z drugiej strony tego typu rozwiązanie się znalazło, także w zależności z której strony podejdziemy, będziemy mogli to obsługiwać. Kolejną taką zmianą, jeśli chodzi o ciągniki PLM Intelligence, to zastosowanie nowych złączy hydrauliki. Przede wszystkim te złącza są oznaczone kolorami. W bardzo prosty sposób możemy sprawdzić, pod jakie złącze podłączyliśmy dany osprzęt. Również w środku w kabinie mamy dźwignię, gdzie każdą dźwignię możemy przypisać do określonego koloru. Kolejną nowością są dźwigienki, które upuszczają nam ciśnienie w danym zaworze. Czyli poprzez popchnięcie tej dźwigni spuszczamy ciśnienie, przez co łatwo jest nam odpiąć kable. Tutaj tych złącz z tyłu może być 5. Oczywiście mamy system pneumatycznych hamulcy, dwuobwodowy, system Power Beyond do zasilania urządzeń, które potrzebują dużego wydatku hydraulicznego, a za całość tego elementu odpowiada pompa o wydatku 220 litrów na minutę. Oczywiście układ jest zamknięty, jest o zmiennym wydatku. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o przepływ 220 litrów na minutę, to jest on osiągany przy 2100 obrotów na minutę i mamy wtedy ciśnienie 215 barów. Z tyłu również mamy porządną szynę zaczepową, do której możemy sobie podłączyć różnego rodzaju zaczepy. Tutaj akurat na wyposażeniu jest zaczep automatyczny. Powyżej wałek WOM. Wałek WOM z 4 prędkościami. Wszystkie prędkości są zmieniane elektronicznie z poziomu kabiny. A jeśli mowa o kabinie, warto zwrócić uwagę na tylne siłowniki. Odpowiadają one za poziom twardości amortyzacji. Czyli możemy tutaj sobie ustawić 3 poziomy amortyzacji. Na kabinie dodatkowo mamy zamontowanych 14 LED-ów. Są to światła robocze. Dodatkowo w pasie roboczym ciągnika jest jeszcze 10 świateł roboczych, też wszystkie wykonane w technologii LED. 24 światła razem dają nam jasność na poziomie ponad 45 tysięcy lumenów. Jeśli przejdziemy sobie na przód ciągnika, zauważymy lampy soczewkowe na poziomie tutaj tym niższym i wysoko montowane światła. Są to światła soczewkowe, ale wykonane w technologii LED. Do jazdy w warunkach, kiedy nie musimy używać świateł mijania i wystarczają nam światła dzienne, też mamy w tym miejscu tutaj obrysówki, jak i również w tych wysoko montowanych obrysy są wykonane w technologii LED. Po co te światła wysoko montowane? Chodzi o to, że jeśli zamontujemy coś na przednim tuzie, coś, co będzie zasłaniało nam te światła, no korzystamy wtedy sobie z tych świateł wysoko montowanych. Jest to w pełni homologowane rozwiązanie. Jak już jesteśmy na przodzie,
Mamy jedno oko po środku, czyli jest to kamera, która ułatwia nam widoczność, jeśli w szczególności mamy coś zawieszonego z przodu. Taką kamerę znajdziemy również z tyłu na słupku B. Myślę, że powiedziałem Wam chyba o wszystkim, ale o jednej rzeczy zapomniałem. Jak widzicie, kolor tego traktora nieco się różni od takich standardowych New Hollandów. Tutaj mamy wersję Blue Power, czyli pierwsza rzecz, kolor Maserati Blue. Jest to granatowy metalik. Warto zwrócić również uwagę na wykończenie felg. Mamy tutaj metaliczny kolor srebrny. Napisy są również w kolorze srebrnym. Znajdziemy logo Blue Power na kabinie oraz w środku mamy inne wykończenie fotela. Mamy dodatkowy dywanik. Jeśli chodzi o wyposażenie traktora, zaproszę Was do środka, do kabiny. Jest tutaj system Keyless Go. Czyli w momencie, kiedy dotykamy klamki, zamek nam się otwiera i jesteśmy w stanie wejść do traktora. Witam z kabiny ciągnika T7 340HD. Zanim zaczniemy przechodzić po poszczególnych elementach wyposażenia tej kabiny, pragnę nadmienić, że jest to jedna z najcichszych kabin na rynku. Hałas wewnątrz to tylko 66 dB. Przejdźmy zatem sobie na przednią konsolę. Jak widzimy, bardzo dużo tutaj wylotów powietrza. Mamy centralne miejsce, w którym znajduje się przełącznik od jazdy do przodu i do tyłu, jak również automatyczny hamulec postojowy. W bardzo prosty sposób możemy sobie regulować kierownicę. Wystarczy wcisnąć przycisk po środku, nogą i kierownica pracuje nam w tej płaszczyźnie. Również kierownicę możemy sobie przysunąć do siebie bądź odsunąć. Dla mnie akurat pozycja ta jest odpowiednia. Wspomnę, że mamy dwa rodzaje tutaj ustawień, konfiguracji tych kierownicy. Tu akurat przed kierownicą znajduje się monitor InfoView, który wyświetla nam podstawowe parametry pracy, jak również może nam wyświetlać obraz z przedniej kamery. Drugą opcją jest kierownica z wbudowanym wyświetlaczem CentreView. Przechodząc na lewą stronę jest siedzisko pasażera, które również pod spodem ma bardzo duży schowek. Jest to chłodzony schowek. Spokojnie możemy zmieścić tutaj dwie butelki, jakieś kanapki. Schowek dodatkowo jest termoizolowany. Za siedzeniem pasażera mamy schowek na podstawowe rzeczy, podstawowe dokumenty. Schowek jest zamykany na magnes. Następnie z prawej strony mamy uchwyty na kubki, na jakieś drobne elementy. Po środku jest przycisk start-stop. Tak jak już wcześniej wspomniałem, traktor nie ma konwencjonalnego kluczyka, dlatego odpalamy ten traktor w sposób mechaniczny tutaj z prawej strony. Idąc dalej, następny schowek znajduje się pod podłokietnikiem Sidewinder Ultra. Podłokietnik również możemy sobie regulować w dwóch płaszczyznach. Również ekran możemy sobie przesuwać prawo-lewo. Na podłokietniku znajdziemy dźwignię do obsługi hydrauliki. Mamy przyciski skróty. Część przycisków przekierowuje nas w odpowiednie okno na monitorze IntelliView 12. Mamy przyciski od załączania blokady, dyferencjału, od blokady napędu na 4 koła, oświetlenie. Ważne to jest to, że te przyciski są pogrupowane i kolory żółte odpowiadają nam za wałek odbioru mocy, natomiast kolory pomarańczowe odpowiadają za układ napędowy, czyli zmiana kierunku jazdy, obroty silnika, zmiany biegów, funkcja tempomatu. Warto wspomnieć również o fotelu, na którym siedzę. Jest to fotel Dynamic Comfort.
Tak jak widać, po bokach jest obszyty skórą, w środku wykończony miękkim materiałem. Jest to fotel z amortyzacją pneumatyczną, plus taki, że w warunkach zimowych możemy wykorzystywać również podgrzewanie, bo siedzisko również jest podgrzewane. Żeby tego komfortu nie było jeszcze za mało, to mamy tutaj świetny układ klimatyzacji. Również komfortu dodaje fabryczne radio, które jest tutaj w zestawie. Sterujemy sobie tymi elementami za pośrednictwem podłokietnika. Radio jest wyposażone w system Bluetooth. Również mamy tutaj funkcję głośnomówiącą. Jest mikrofon wbudowany na stałe oraz bardzo wysokiej klasy system audio. Mamy 4 głośniki pod sufitce oraz subwoofer. Wkrótce prezentuje się kabina nowego ciągnika T7 340 HD. Jeśli chcecie dowiedzieć się o szczegółach poszczególnych opcji, zapraszam Was do innych naszych filmów, które są na kanale. Ja z tej strony bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. No i zapraszam wszystkich chętnych, żeby odwiedzić naszych dealerów i na żywo sprawdzić, jak wygląda ten model. Przejechać się, ocenić. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym filmie.